160 kg. Karol Łapawa w czerwonym narożniku, Sporty Walki Gostyń i jego rywalem w narożniku niebieskim Mateusz Ptasiński, BKB, Magic Boxing Brzesko. Wcześniej rozmawialiśmy, analizowaliśmy, no i byliśmy pod wrażeniem formy Mateusza Ptasińskiego na tym turnieju. Bardzo dobrze fizycznie przygotowany, szybkościowo do tego startu. No i ciekawe, jak poradzi sobie z Karolem Łapawą ten plus na pewno turnieju, jakim jest Mateusz Ptasiński. No tutaj naprawdę o wiele lepszych zawodników, oczywiście w papierkowych kalkulacjach, odpadło w pojedynku z Ptasińskim i jest to taki pozytyw tego właśnie niespodzianki sportowej po prostu. Zobaczymy, na ile tutaj Karol Łapawa będzie godnym rywalem Ptasińskiego. Łapawa na pewno technicznie jest ciekawie ustawionym zawodnikiem. Odwrotna pozycja, Mańkut. Dobry lewy Łapawy. Próba lewego również na górę, ale uniknął tego ataku Ptasiński. Sędzia podkreśla, że widzi trzymanie Karola Łapawy. No i ringowa wojenka. Jeszcze tylko wojenka. No może wojna będzie nieco później. Ptasiński świetnie odnajduje się w takim ofensywnym boksie. Jego szybkość po prostu, jego zdecydowanie w tych akcjach, ale tutaj no, z Mańkutem to nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej, że tak no, niewygodnie ustawionym Mańkutem, jak jest ustawiony właśnie Karol Łapawa. No teraz troszeczkę tam połaskotał po dole Ptasiński swojego rywala. Piękny lewy sierpowy i takim jeszcze króciutkim prawym. A to jest naprawdę no, świetna broń Ptasińskiego, ta jego szybkość i te ciosy zadawane z bardzo bliska. Dobra, teraz kombinacja Łapawy. Zakończył to lewym na dół, potem lewy na górę. Ten lewy bity na górę jeszcze nie jest precyzyjny. Zobaczymy, jak to będzie układało się w kolejnej fazie walki. Na razie ta dynamika Ptasińskiego, ale refleks również nie zawodzi, jeżeli chodzi o bronienie, pilnowanie głowy. Jeden i drugi tym razem przestrzelił, no i jest już nieco bardziej zdecydowany Ptasiński. Na pewno dużo powinien też z dystansu boksować Karol Łapawa, bo wydaje mi się, że w tym aspekcie no, może mieć przewagę nad Ptasińskim. No troszeczkę nie może się wstrzelić Ptasiński tutaj z celnością tych akcji. Jest to na szybkości robione, jest to na tyle powiedzmy przejrzysta sprawa i dużo ciosów ze strony Ptasińskiego. Teraz bardzo ładny prawy prosty i teraz kolejny prawy lewy Ptasińskiego i ponowienie akcji, no tą akcją. Myślę, że tutaj by chciał Ptasiński podkreślić, zaakcentować tą swoją obecność i dobre przygotowanie do ringu i po prostu on w tym pojedynku chce z defensywy bić. Ach, teraz. No, była komenda stop, musi słuchać Karol Łapawa tego, co mówi sędzia. No ale widzi też Łapawa, że żeby tutaj sędziów przekonać do siebie, będzie musiał nieco więcej ognia w półdystansie z siebie dać, a no a potrafi to robić. Zdołał zablokować ten prawy sierpowy Łapawy Ptasiński na lewą rękawicę. O wiele luźniejszy na pewno w swoim boksie jest Karol Łapawa. Bo tutaj taka sztywność, pasywność byłaby rzeczą najgorszą w rywalizacji z Ptasińskim. Ach, dobra akcja Ptasińskiego tym razem, ale bardzo ładny lewy hak na dół Łapawy. Piękny prawy prosty Ptasińskiego w rewanżu. Jeszcze raz lewy hak na dół Łapawy. No, zagapił się Łapawa. Wyjście nie było to mocne. Prawym sierpem na górę. Ale bardzo widoczne. Kolejny prawy Ptasińskiego. Bardzo ładna akcja.
ale duża częstotliwość tej walki, tutaj cały czas coś się dzieje, nie chcą tracić cennych sekund. Tutaj ja myślę w założeniach taktycznych ze strony Ptasińskiego jest naprawdę świetnie kondycyjnie przygotowany, a zresztą to chyba już jego taka uroda jest, jak ja to mówię, że naprawdę kondycja jest sama w sobie w nim i tutaj tylko podszlifowanie jej, danie jakiejś szybkości, no wychodzi Ptasińskiemu wszystko w tej drugiej rundzie. Kończy prawym sierpem na górę. Świetny tym razem prawy łapawy. Gdzieś tam w skroń trafił tym prawym. No i kolejny prawy. Kolejna bardzo ładna akcja łapawy. Brawo, brawo dla zawodnika Sporty Walki Gostyń. Dobry fragment tej drugiej rundy w jego wykonaniu. Ale teraz tak. Dwa ciosy prawy, lewy prosty. No przestrzelił Ptasiński tym razem. Ostatnie fragmenty tego drugiego starcia. Ach, teraz, gdyby wystrzelił skutecznie tym lewą kontrą łapawa, no byłoby bardzo dobrze dla niego, ale nie udało się. Znowu gdzieś ta precyzja jednak nie była na swoim miejscu, ale teraz, brawo, łapawa, długi, lewy, dochodzi do głowy Ptasińskiego i lewy na dół. Ładny lewy, tak na dół właśnie. No ta druga część drugiej rundy, no to były takie bardzo udane, ciekawe momenty Karola Łapawy. No naprawdę, łapawa tutaj prezentuje się również świetnie. Może jest troszkę wolniejszy, ale ma to czucie, ma to czucie dystansu, ma to czucie tego takiego bokserskiego oka. Będzie tutaj. No możemy przyjąć takie założenie, że kto wygra trzecią rundę, ten wygra tę walkę. Ten zdobędzie złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii do 60 kg. Karol Łapawa, Mateusz Ptasiński. Tutaj będzie właśnie istotna ta regularność, której trochę zabrakło Ptasińskiemu w drugiej rundzie. Prawy i odejście, wpuszczenie Ptasińskiego w liny przez Łapawę. Ale jestem ciekaw, jak będzie z gazem Ptasińskiego. Fenomenalny ten lewy sierpowy, tak. Lewym sierpem. Odskoczyła głowa. Nie odpuszcza łapawa, absolutnie. No sędzia tutaj podpowiada łapawie. Mamy tutaj naprawdę przegląd słów sędziego, a tutaj... Trzecia runda tego pojedynku. Wiele wskazuje na to, że może to być starcie decydujące. I jest, na pewno. Ale stracił dynamikę Ptasiński. To nie jest już taki szybki, zdecydowany Ptasiński, jak w poprzednich walkach potrafił być właśnie w tej ostatniej finałowej rundzie. I lewy sierpowy bezpośrednio uderzony. Dobra prawa. No troszeczkę przytkało Ptasińskiego w trzecim starciu. Nie ma już tej szybkości, nie ma już tej determinacji. A łapawa dalej tutaj. No tak jakby chciał w pewnych momentach wygrać tę walkę głównymi atutami Ptasińskiego, a więc taką nieustępliwością, ofensywną szarżą Karol Łapawa. Mocny lewy na dół Ptasińskiego, odpowiedź prawym sierpowym łapawy. Też zmęczony łapawa jest, ale jednak ten zasięg rąk pozwala mu w takim półdystansie i dystansie. Dobry lewy prosty na dół. Dla Ptasińskiego to już jest czwarty pojedynek na tym turnieju. To zmęczenie musiało się nawarstwić. Nawarstwiło się na jego nieszczęście w ostatniej finałowej batalii.
Łapawa ma o jedną walkę mniej stoczoną na tym turnieju. No tak wyniknęło z rozstawienia. Jeszcze trafił krótkim lewym na zakończenie Karol Łapawa. Brawo, brawo Karol Łapawa, szczęśliwy, w tej chwili najbardziej, najszczęśliwszy, najznakomitszy prezent, który sobie zrobił oczywiście sam, który sobie zrobił sam, proszę zobaczyć jak naprawdę